Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Jeszcze dobrze by było, żebym miał coś widoczne. O. Siedzimy w tym razem. No, siedzimy w tym razem. O, tutaj coś jest. Ruszamy nowe. Lisia nora akurat. Dajesz lisek. No prowadź mnie. Jeju, lisek. Co ciekawego mi dziś pokażesz? No, lisek szybciej. Gdzie on skacze, porąbaniec? O, tutaj. Pomodlimy się przy kapliczce. Panie. Boss. O, odblokuje sobie zaraz miejsce na mnie. Miejsce na mnie. To jest skoczek, no ta. Gdzie ja chcę pójść? To jest jakaś wioska. O, tu się mina złota świeci. O, u czarki mam dostępne ulepszenie, okej. Tutaj to samo i tutaj mam jakąś misję, pani Masako. Dobra. To wypadałoby te misje porobić. Tutaj mamy Ishikawę. No to chodźmy robić Ishikawę, co? Tylko przejedziemy się na koniu tutaj. Szybciej nowo! W tą stronę, dobrze. Halo, gra. Zrobimy sobie znajdźkę na mapie, żeby odkryć i potem zrobimy misyjkę poboczną. Bo to się wydaje być bardziej sensowne niż pchać tylko fabułę. O, tutaj coś jest. Jakby to było tam na górze. Za ptaszkiem. Obóz uchodźców. No i tu Ukraińcy się pochowali, no. Ciężko ostatnio idzie handel, panie. Ciekawe znalezisko. Przybyło niedawno. Kosmetyka tylko. To się dogadamy. Dziękuję. Ja to tam podziękuję. Traper. Zwiększ mi broń dystansowa. Dały. O lol. Tunaje, to samo. Amunicja. Hem, 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 hem. Do zobaczenia, panie. Panie, coś tam na wezwanie. O, rozmawiaj. Niechaj kami cię strzegą, panie. Moja matka wierzyła, że Inari nade mną czuwa. W dniu moich narodzin widziała lisa ganiającego ważki. Wiedziała, że lisy są posłańcami Inari w naszym świecie. Jeśli jakiegoś zobaczysz, zawsze za nim podążaj. Dobrze. Dziękuję. Dzięki, dzięki. Szkoda, że smakołyków... Nie ma jakichś smakołyków. O czym teraz you talking to me? Mr. Polska Team. O, tam jest somebody to talk.
kobiety. O, i tu pan starczą. Znaczy kapeluszem na plecach. Witaj, panie. Panie, zamierzasz dołączyć do reszty? Co masz na myśli? Podobno w prefekturze Azamo gromadzi się grupka ruchu oporu. Ktoś jeszcze stawia opór Mongołom? Odważnie. Pytanie, czy potrafią walczyć. Poszukam ich. No masz, żeby nakarmić zwierzaka za te bąbelki. Chodzi ci o to, żeby smakować dla zwierzaka za kilogramy na streamie? No nie da się. Oj, 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 a mi się... Oj, już. Don Juan Pablito, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w gangu lanych. Jump Paweł? Paweł Jumper, nie. Nie Paweł Jumper, kurde. Don Juanie Pablito, hello. Ajajajajaj, kot. Nie zesraj się gruby. No. Słuchaj. Nie wiem do czego. Mam dość magazynu, gadaj. A, znalazł mnie. Proszę, gadaj. Proszę bardzo. O, gromba, elo. Znalazł mnie po robocie, no. Dobra, wyżej, 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 wyżej. Albo nie? Wygląda jakby to miało być na górze. Ten wiatr coś tak sugeruje. K-box, ty Don Juanie. O, i teraz tutaj. No i się wszystko zgadza. Jak K-box jesteś taki mądry, to zostaw suba. Czekaj! Senseju, jakieś wieści o Tomoe? Tak, ale nie jesteś na nią gotowy. W twych ustach jest jak demon. Wiele się nie mylisz. Tomoe się nie boi. To nie samuraj, tylko urodzona zabójczyni. Znam takich. Nie, nie znasz. Nie znają, sensei i uczeń. No dawaj, co się dzieje? Chodź, dokąd idziemy? Na strzelnicę. Ktoś widział tam Mongołów. Pewnie była z nimi Tomoe. Skoro Tomoe jest taka nieustraszona, byłaby dobrą towarzyszką. Głodna pantera też nie zna strachu. Pantera nie opanuje pańskiej drogi łuku. Przestań, Sakai. To przegrana sprawa. Jak najlepiej pozbyć się wroga? Zaprzyjaźnić się z nim. Tak też uczynili Mongołowie. To nic. Jest jeszcze szansa. Widziałeś, co zrobiła więźnią w forcie Nakayama. To nie był przypadek. To był wybór. Spuściła im po prostu sobie nie pierwszy, kto go dokonała. Nie wiemy, czy to była jej wina. Ty może nie, ja tak. O, babcia ją zna. Dobra, wspinaczka. Musisz się tam wspiąć. Da pan radę, senseju? No to dowiedziałem się, czy da radę, chłop. Na co czekasz, Sakai? Może pomóc, senseju? A, tam. Idę. Nie najgorzej, Sakai. Mnie zaskoczył. Mówił pan, że trzeba się wspiąć. Nie. Mówiłem, że ty musisz się wspiąć. To dobre ćwiczenie. Strzały. Mongolskie i japońskie. Odeszli stąd już dawno temu. Może znajdziemy trop przy celu łuczniczym. Żadnego nie widzę.
Kurde, te animacje są tak przy tej tandetne. Strażnicy. Nie najgorzej, senseju. Sprawdź, dokąd poszli. Żwawiej, Sakai. Żwawiej, no a ty spróbuj, stary dziadku, tak wejść. Niedobre to, niedobre. Ilu Mongołów uczy to Moe? Drewno cisowe, nice. Odcięta głowa. Ich cel łuczniczy. Senseju, Mongołowie! O-o. Kurwa. Kurwa, psy są najgorsze. Au. Kurwa. Senseju, potrzebuję pomocy. Au. Kurwa. What? Co to było? Au. No nie. Gdzie jest moja licznik śmierci? Ała. Aha, pedal jada. Winem, Polska tym jakby co to ten. Licznikiem śmierci jesteś 17. Ała! Potrzebuję pomocy. No chodź pies, chodź tu. Juniuś, chodź, chodź, chodź. Elo. U jaja co robisz? Dobra, gdzie jest ten pies? Easy. Dobra robota. Ramiona pana bolą, senseju? Sprawdzałem twoją reakcję na zasadzkę. To była naturalna. Wiedziałeś, że tu wciąż są Mongołowie. Tak. I nic nie mówiłeś? Jeśli nie dasz rady paru Mongołom, jak masz się mierzyć z Tomoe? To wojna, nie sprawdzian. A w ilu wojnach walczyłeś? Sprawdzę cię wedle uznania. Rozumiem, czemu Tomoe cię zdradziła. To się śmiejesz. Gdzie ona poszła, Sakai? Rozejrzę się. Takie śmieszki. No, to tak. Bardzo ciekawe. No właśnie po tej drabinie. O, link na czacie, żebyście mi dali pieniążki. Dobrze. Jak miło. Gdzie ona poszła, Sakai? Rozejrzę się. Dużo śladów. Co najmniej kilkunastu ludzi. Idź ich tropem. No.
Kurna. Ja pytań nie mam. Dobra, szczoła. Ja sobie tylko skoczyłem delikatnie, to nie asasin. W asasinie to wiesz, skakało się z jakiej wysokości chcesz. Mogła być to wielka góra. I nic. No tak, bo tutaj mnie nie było akurat. Cudownie. Jeśli ją złapiemy, nie zwlekaj. Atakuj i nie śpi, inaczej zginiesz. Tym razem użyję mistrz słuchu, jeśli ją znajdziemy. A jeśli nie? Pokonasz kilkunastu żołnierzy beze mnie? Jeśli trzeba. Dobra odpowiedź. To jest Assassin's Creed. Patrzcie, kolkę ma. Tak on się mieczem posługuje, jak kolkę ma. Coś się będzie działo. Łajdaki wcierają nauki Tomoe w życie. Mordują niewinnych. O, jest walka na snajpy, ludzie. Łatwo. Kurna. O. Ratowanie zakłady i ubiegłe. Okej. Łatwiutko, pyk, 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 po robocie. Już. O. Tutaj! No Eluwina, ratuj. Czy wśród tych Mongołów była Japonka? Nie mogłem uwierzyć. Wydawało im rozkazy. Co mówiła? Coś o senseju i gorących źródłach. To wszystko, panie. Wybacz mi. Łatwizna. It's busy. Dobra. Zapasy. Porozmawiaj z sensei Ishikawą. Tak, to jest plan. Przecież nie o to mi chodziło. Ocyk. I jazdunia. Nauczyłem potwora polować. Słyszeli, jak Tomoe rozkazuje Mongołom. Wspominała coś o Hiyoshi. Dopiero się rozkręca. Sakai, to jak walczysz, nie przystoi samurajowi. Dlaczego? Nigdy nie mierzyliśmy się z kimś takim. Nie zamierzam cofnąć się przed niczym. Samuraj to strażnik, a nie morderca czy też złodziej. Nie widziałeś komody. Widziałem już dość! To była krwawa łaźnia. Nie wyszkolę kolejnego potwora. Wiem. Nie pozwolę, by tak się stało. Jeśli Tomoe chce zająć Hiyoshi, muszę się przygotować. Ty też. Do zobaczenia w dojo, Sakai. Let's do this. O. Sensei i uczeń.
Zapamiętaj Polska Team, no, albo napisz na czacie Sensei i uczyń, bo to jest tytuł odcinka. Talizman walki z dystansu. Bije dwa razy. Tutaj jest coś tam, dużo Senseja. Pyrtum, pyrtum. Coś tam. No dobra, to ja bym się chciał tutaj depnąć. O! Jakie szybkie ekrany ładowania. I zrobimy sobie znaczek. Why not? O, w tę stronę, dobra. Zawiało gdzieś tam. Okej. Dobrze gra. Dziesiąt metrów. Gdzie to było na górze? Of course. Niedobrze, niedobrze. Da się trochę powspinać. Ogólnie to ja mam w planach zrobić maksymalnie tę historię i ciekawy, żeby maksymalizować jakby możliwości. Dobrego dnia, panie. Dobra, ale ty wyjdźmy stąd, kobyłko. O, to tam na dole. O! Gorące źródła. Swamp Forest. I jeszcze raz w dół. O. I jedziemy z gorącym źródełkiem. Będziemy się kąpać? Uuu, takie rzeczy. Ja nie wiem, czy ja mogę na YouTube'a to wrzucić. O wujku. Myślałem, że zabili pana Shimurę. Po wszystkim, co dla mnie zrobił, czego mnie nauczył. Nie mogę stracić wuja i nie stracę. O, zwiększono maksymalny poziom zdrowia. Sztos. Lol. XD. A, to był ten tryb, nieważne. To ja bym teraz... Może tutaj ulepszył sobie łuk. O, tu jakiś kapelusz. Panie, podobno samurajowie są mistrzami haiku. Nie nazwałbym się mistrzem, ale tak, piszę je. W Hiyoshi jest pewien poeta. Ponoć tworzył z twoim wujem. Może powie ci coś ciekawego? Zajrzę do niego. O. Powiedz mi coś ciekawego, Kuliego. Co dalej, co dalej, dalej. Jest tu kończono. A czy to może być kończono? Nie może chyba być, nieważne. Tutaj jest jakiś typ od wioseł.
A, strasznie się świeci. Chcę zobaczyć, co choć z typem odwiosł. O, kwiatki. Kwiaty są przydatne, podobno. Może ulepszy twój łuk. Szybkość, a, łusarka. Zasięg i siła. Ohoho. Kosztą buff plus 200. Taki łuk mógłby mieć Tadayori Nagao. Niestety nie masz potrzebnych materiałów. O, panie, co to za... Dobre. Ja bym jeszcze chyba to miejsce sprawdził. I byśmy kończyli nagranie. No dobra. Dojademy. Dobry z ciebie, kochany. Tup. No dobra, tam nic się dmuchniesz, ale muszę jakoś stąd wyjść. Jakieś takie ciepłe wody, gorące źródła. Las ukrytych źródeł. Ale ładnie. O, ptoszek. Gdzie mnie ptaszek zaprowadzi? O! Nieźle. Żar jaszczy. Niech wrogowie wystrzegają się z zemsty wojownika. Okej. O! Była reklama Ghost of Tsushima na streamie z Ghost of Tsushima. Not bad. Dobra. Wsiądź. Czy gdzieś dalej jedziemy? Nie, dalej nie jedziemy. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. YouTube'kowi subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy, dzwonkujemy i zapraszam na Twitcha. Na razie, pa, pa.